Przed obejrzeniem tego materiału chciałem się bardzo serdecznie zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ 48% widzów mnie oglądających mnie nie subskrybuje, no więc zasubskrybuj ten kanał i zapraszam do dalszego oglądania. Siemano, z tej strony Latoszek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku ze Spróbuj się nie zaśmiać challenge. Na moim kanale dzisiaj będziemy pili zaprawę cytrynową za każde zaśmianie się. Mam tu sobie już szklaneczkę przygotowaną, no i bardziej nie przedłużam i lecimy do oglądania filmiku ze śmiesznymi kotami i psami. Uwaga. Jak poleciał. Ała. To musiało boleć. Bu. A nieźle goni swój ogon. Prawda, nieźle goni swój ogon. Nie! Dlaczego tak szybko? Dobra. Tutaj ta zaprawa cytrynowa, jak widzicie, jest. Trzeba je oczywiście otworzyć. Już się trochę boję to pić. Nie wiem czemu. Dobrze. Tutaj widzicie, już sobie to nalewam. Myślę, że takie coś soczystego wystarczy. Gotowy. Mniam. Jak to zrobili? Jaki słodki piesek. Ała, musiało boleć. Oj, oj, oj. Straszył się pies z siemnią. Ała. Where are you going? Where are you going? No i jak zwykle idzie z papierem toaletowym gdzieś. I co się teraz stanie? Ui. What? What? Co to było? Ja się pytam poważnie, co to było? Ale się przestraszył tego sztucznego pająka. Hop. 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 Aha, okej. Tak to generalnie działa, bo uwaga, teraz ciekawostka, że koty nie umieją rozpoznać ciało w lustrzale, nie wiedzą, że to są one i właśnie dlatego to tak działa. Ale pomocny ten pies. John Cena normalnie. To co na dole pisze jest idealnym określeniem na wszystkich. A potem się dziwią ludzie, że są po prostu telewizory. AJ? No co? Fist bump. O! Co za gość? Jaki fajny! Teraz pies mu jakiś wyskoczy z tego tutaj. Nope. Skąd ty to wiedziałem? O, tutaj taki mini dron. Jak odskoczy? Ja to. Ten fragment już widziałem. Oła, biedny. On go mizia. To jest głośny, to jest. Teraz już jest. Ha 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 ha!
Muzyk normalnie poziom światowy. Wow. Dym, 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 dym. Lubię kontra hołdy. Michelle, where do you live? Aurora. Where does Michelle live? Aurora. Padnie coś czy. Ało. Biedny piesek. Że słodko spał i nagle tak spadł. If you stop fighting, I'll give you a treat. I'll never let go. I promise. Ten pies był genialny. Dobra. Normalnie znowu muszę to pić. Ja nie chcę. Te łyczki. Krówko. Niam. Happy birthday to the crowd. Co za pleśny. I stylo. O nie, on spadnie, on spadnie, on spadnie, on spadnie. Ratuj się, hopie. Nie udało się. Śmieszny ze swojej słodkości, ja jeszcze sobie nalewam. Po prostu. O, dużo sobie tego nalewam. Krówko. Pieseł chce pozostać na dworze, a go nie chcą stawić. Biedny pieseł. Patrz na mycie! Dżamy, dżamy, dżamy. To za chamski pieseł. Już było przecież. Tak się zastępuje siłownię. Proszę się nie bić, halo. Owy. Ała. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
Ciemność! Jaki refleks! No, jaki fajny husky. What? Jak on tam wszedł? Okej, pik. Jaki malutki. Jak go wystraszył. Did you eat lipstick? Just completed fixing this fence. Try to keep selling the art. Damn it. Do we need shoes for this? Yes. Just comes back over. Siłownia dla leniwych. Znaczy dla psów. Ja to powiedziałem. Oj, oj, no to taki malutki piesek. Koty zmieszczą się naprawdę wszędzie. Hello. Jakieś przystawki na łapkach chyba. Okay, stop. Let's see what happens. Oh. Hej. No, o, blisko jest. Piątek. To by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a po więcej kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie i cześć!